Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Live dzisiaj z prawniczką Marzeną Pilarz-Herzyk, z którą miałam przyjemność swego czasu współpracować w Szkole Rodzenia Warszawskiej, gdzie prowadziłyśmy zajęcia stacjonarne. I dzisiaj poruszymy kwestię standardu opieki okołoporodowej, bo wydaje się, że jest to temat mocno znany i wiadomy, a w praktyce ja też mam takie doświadczenia z zajęć ze szkół rodzenia, że niestety nie wszyscy wiedzą i znają standard opieki okołoporodowej i poruszymy też kwestię standardu właśnie okiem prawnika. Już zapraszam Marzenkę. Za chwilkę się pojawisz. Cześć. Cześć. Cześć, witam serdecznie. Już jesteśmy we dwie. Już jesteśmy we dwie. Zrobiłam krótką zapowiedź, ale chciałabym może, żebyś sama siebie przedstawiła i powiedziała dokładnie, czym się zajmujesz. Poza tym, że jesteś mamą i prawniczką, czyli mamą prawniczką, to właśnie gdzie twoja droga zawodowa podążyła, też czym się zajmujesz, bo edukujesz dużo w social mediach, a później przejdziemy do tematu standardu opieki okołoporodowej. No więc rzeczywiście, tak jak Iza powiedziała, jestem mamą i prawniczką. Stąd pomysł na bloga Mama Prawniczka, który ma już 6 lat. I głównie specjalizuję się w prawie pracy, to tak na co dzień, ale właśnie też tej opiece okołoporodowej, którą przyznam szczerze, trochę ostatnimi czasy zaniedbałam, bo było tak dużo zmian w prawie pracy, że wszyscy przez ostatnie 2 lata myśleli tylko o prawie pracy. Mnie też trochę się wydawało od tego 2019 roku, kiedy standard wszedł, że już po prostu wszyscy wszystko o standardzie wiedzą. Wtedy rzeczywiście nikt nic nie powiedział, nie wiedział. Dużo powiedziałyśmy wtedy na ten temat, bo przecież mnóstwo rzeczy wtedy na ten temat powstało. I miałam takie przekonanie, że chyba już wszyscy wiedzą, ale jak zaczęłam u siebie na Instagramie, bo tak jak mówisz, no ja bardzo dużo edukuję w sieci i to jest taki, no Instagram jest takim głównym kanałem w tym momencie edukacyjnym, jak zaczęłam przypominać o tych tematach ciążowych i zorientowałam się, że teraz są zupełnie nowe kobiety w ciąży, tak? Tamte, które już urodziły, które ewentualnie mają drugie dziecko, one rzeczywiście wiedzą. Ale jeszcze po drodze mieliśmy COVID, który, powiedzmy sobie szczerze, zupełnie wywalił nam standard opieki okołoporodowej, rodzenie z partnerem i tak dalej. No to na dzień dzisiejszy to wcale nie jest tak, że to jest ta wiedza jest tak bardzo powszechna. Ja myślę po rozmowach u mnie, że rzeczywiście, ja oczywiście, że przez te lata wzrosła świadomość też w szpitalach. No, myślę, że na dzień dzisiejszy rodzenie w pozycji wertykalnej nie jest takim zaskoczeniem, jak było w 2019 roku, kiedy powiedziano, możesz rodzić kobietę, jaką chcesz w zasadzie, tak? Więc ta świadomość wzrosła, ale nadal, ja wczoraj zapytałam, ile osób przygotowuje sobie listę wyprawkową albo sobie pobiera z internetu, albo robi samym. Więc wczoraj wieczorem tam było 93% kobiet powiedziało, że taką listę ma. A w drugim pytaniu było, a ile z Was, które tą listę robią, przeczytało standard opieki okołoporodowej, umówiło się z prawnikiem, poszło na jakiś webinar, poszukało czegoś o swoich prawach. Więc tam już tylko 42% kobiet powiedziało, tak zrobiłam to. To jest coś, co de facto, bo ten standard jest przecież czymś bezpłatnym, tak? To każda z nas może sobie po prostu pobrać i przeczytać, ale no niestety nadal się tym nie interesujemy. Właśnie powiedz Marzenka, czy prawa pacjenta, bo myślę, że hasło prawa pacjenta i taki dokument jest wielu osobom znany, że pacjent ma prawo. Czy to jest to samo, czym jest standard opieki okołoporodowej? Czy w tych ogólnych prawach pacjenta zawierają się też te prawa porodowe kobiety i okresu połogowego, ciążowego? Czy to są dwa oddzielne, odrębne dokumenty, z którymi warto, żeby każda kobieta, para się zapoznała przed pójściem do wybranego chociażby miejsca narodzin? A widzisz, to jest bardzo w ogóle dobry temat, który poruszyłaś. Nawet o tym w tym kontekście nie myślałam. Prawa pacjenta, ustawa o prawach pacjenta jest czymś jakby wyżej, bo to jest rzeczywiście ustawa, którą mamy procedowaną przez Sejm, sama podpisaną przez prezydenta. I to jest takie clue. Nieważne, czy trafimy na ortopedię, na ginekologię, będziemy rodzić, czy bijemy sobie drzazgę do palca, jakby zupełnie nieważne, jaki jest rodzaj choroby czy powodu świadczeń medycznych,
to prawa pacjenta zawsze są pierwsze. One wszędzie obowiązują, wszędzie powinno obowiązywać tak samo, bez żadnych wyjątków. Natomiast standard opieki okołoporodowej, on nie jest ustawą, on nie jest nawet rozporządzeniem. To jest takie spisane w zasadzie dobre maniery, tak? Jak powinniśmy postępować. Natomiast w prawach pacjenta nie znajdziemy, w ustawie o prawach pacjenta, nie znajdziemy takich, wiecie, zero-jedynkowych instrukcji do porodu. Tam nie ma nic o sposobach łagodzenia bólu porodowego, nie ma nic o nacięciu krocza, nie ma nic o cesarskich cięciach, natomiast to nie znaczy, że tamte nie obowiązują, tak? Bo tak jak mówię, standard opiera się o prawa pacjenta, ale doszczegółowia nam ciążę, poród i połóg. On się po prostu skupia i formalizuje ten etap w naszym życiu. No właśnie, bo pewnie też hasło plan porodu wielu kobietom jest znane. Natomiast tak, ja sobie tak zawsze myślę, okej, jesteście informowane jako kobiety o planach porodu, ale jak zrobić plan porodu, jak ja no właśnie nie znam swoich praw porodowych, mogę je znaleźć w standardzie opieki okołoporodowej. I powiedz, jakie elementy są zawarte właśnie w standardzie opieki okołoporodowej, z którymi warto, żeby kobieta się zapoznała, żeby chociaż właśnie stworzyć ten plan porodu? To znaczy trzeba wiedzieć, że standard opieki okołoporodowej mówi o całym okresie ciąży. Tam znajdziemy wszystkie informacje i na temat ciąży, bo ja na przykład mam bardzo dużo pytań o to, czy jest gdzieś jakaś lista, jakie badania w ciąży powinny, czy będą wykonywały. No właśnie jest. Tam jest tak naprawdę w każdym trymestrze opisane, jakie badania trzeba zrobić, ile powinno być wizyt lekarskich, ile USG, to wszystko właśnie tam jest. Dalej jest jakby przejście przez wybór szpitala, bo są opisane referencyjności danych placówek. Skąd już znowu, jeśli jesteśmy w ciąży i wiemy, czy to jest ciąża fizjologiczna, czy w jakikolwiek sposób powikłana, to na jakich placówkach się skupić, na co zwrócić uwagę i to są po prostu tam gotowe podpowiedzi. I potem przechodzimy do etapu porodu. I tak naprawdę to znowu nie chodzi tylko o to, że ktoś nam tam w tym standardzie napisał, kobieta powinna być traktowana z godnością, powinno się jej słuchać i może rodzić jak chce. Tam jest każdy jeden etap porodu opisany, łącznie z tym, że jeśli jest podane znieczulenie, to trzeba kontrolować, lekarz musi tak a tak często się pojawić na sali porodowej. Kolejne te etapy porodu i to też przez to możemy rozumieć kolejne etapy od przyjęcia w szpitalu. Jak chcemy sobie tworzyć ten plan porodu, to de facto, gdyby go robić samemu, można przez ten standard sobie punkt po punkcie przechodzić i zastanowić się, co dla nas na tych etapach jest ważne, tak? Czy my właśnie życzymy sobie, żeby ktoś z nami był, a może nie chcemy, żeby ktokolwiek z nami był. Bo tak naprawdę nie ma jednego sformalizowanego planu porodu. To jest wasz plan porodu. To wy macie napisać, co byście chciały. Oczywiście no, jakby w granicach rozsądku i też danej placówki, w której rodzicie, bo jeśli rodzicie w szpitalu, gdzie jest miejsce do rodzenia w wodzie i chcecie rodzić w wodzie, no to super, to napisać, że jeśli jest taka możliwość, chcecie urodzić w wodzie. Ale jeśli w placówce nie ma miejsca do porodu w wodzie i wiemy o tym, że nie ma, no to nikt tej prośby nie zrealizuje, więc by najpierw... Właśnie tu muszę powiedzieć też o tym, bo to jest takie częste, kiedy na przykład rozmawiam z kobietami o tym, jaki szpital wybrały do porodu, one mówią, no taki i taki. A dlaczego się na niego zdecydowałaś? Czy to jest kwestia, że właśnie realizuje te wszystkie twoje oczekiwania w planie porodu? A no nie, no bo tam pracuje lekarz prowadzący, tak? I tak naprawdę nic poza tym dokumentem lekarza prowadzącego nie ma, chociaż gdzieś z tyłu głowy te wyobrażenia, że może do wody, może w pozycji, może tak. No ale właśnie wydaje mi się, że poznanie tego standardu opieki też mocno pokazuje, czy szpital, który na początku wybrałam, na pewno będzie tym szpitalem docelowym, bo nagle widzę, jakie mam oczekiwania, znając swoje prawa porodowe. No właśnie. Wiesz, no, sam ma kwestia zaopiekowania bólu porodowego. To, że mamy dostęp do bezpłatnego znieczulenia farmakologicznego i wiele kobiet myślało, że jeśli jest bezpłatne, to jest wszędzie, to nie znaczy, że jest wszędzie. I w standardzie przecież mamy całą listę sposobów znieczulania bólu, tak, z których możemy korzystać. No i teraz, jeżeli ja nie wiem, że mam prawo do masażu, że mam prawo do takiego czy innego sposobu łagodzenia bólu,
ja nie mogę tego w tym planie napisać. Nie mogę nawet za bardzo sprawdzić, czy w szpitalu, w którym pracuje mój lekarz, a z dużym prawdopodobieństwem jego nawet pewnie nie będzie przy tym porodzie, bo nie jest w stanie być przy porodzie wszystkich swoich pacjentek. Po prostu nie ma fizycznej możliwości. Dokładnie. Czy to oznacza, że ten ból będzie znieczulony w ten sposób, którym ja bym sobie życzyła? I to wcale nie chodzi tylko i wyłącznie o znieczulenie farmakologiczne, bo to zwykle jakby to pytanie, ból porodowy, ok, czy dostanę zestrzyk, nie będzie bolało. No ale jakby sama uczysz tego znieczulania bólu okołoporodowego i wiesz, to jest jakby cała machina do zaopiekowania, ale jeśli ja nie znam tej placówki i sama nie wiem, czego chcę i do czego mam prawo, to nie jestem w stanie tego w tym standardzie napisać. No nie da się napisać, chcę, żeby nie bolało i nikt mi nie obieca, że nie będzie bolało, bo to jest jednak poród. Więc dlatego warto z tym standardem się zapoznać, bo tam jest naprawdę mnóstwo informacji, a z drugiej strony mamy dowolność wyboru placówki. To już nie musi być 5 kilometrów od domu, to już nie musi być właśnie ten lekarz prowadzący, bo większą odległość przed porodem też pokonamy, więc wybierajmy ten szpital według tego, czego rzeczywiście chcemy, gdzie ten plan porodowy będzie zrealizowany. Bo ja mam niestety takie przypadki i to zwykle bywa po porodzie, że ktoś bardzo dużo przeczytał o porodzie, obserwował choćby w social mediach osoby, które bardzo świadomie mówią o porodzie. Na tej podstawie dziewczyny wyobraziły sobie jakiś swój idealny poród, napisały nawet plan porodowy, ale trafiły do placówki, która nijak się do tego nie miała, tak? No i my niestety nie uzdrowimy całego systemu opieki medycznej, my nie zmienimy wszystkich placówek, my nie zmienimy podejścia wszystkich. Ale chcę wierzyć w to, że jest coraz więcej świadomych miejsc, gdzie rzeczywiście można dobrze rodzić. Więc szukajmy takich miejsc, które nam rzeczywiście odpowiedzą na te potrzeby, które my w tym planie możemy opisać. Co więcej, standard też odnosi się do kwestii indukcji porodu, że to, że mama jest 2-3 dni po terminie porodu, zupełnie nie musi oznaczać tego, że powinna mieć podaną oksytocynę i wywoływany poród, więc, a też często mam takie informacje zwrotne od kobiet, no bo jestem kilka dni po terminie, wszystko jest okej, okay, ale już nie ma co się męczyć, tak, no wiemy, że termin porodu mamy wyliczany na 40 tydzień, jeżeli ciąża jest fizjologiczna, w tym dniu powinniśmy wykonać kontrolne ale jeżeli wszystko jest okej, okay, to kolejne kontrolne KPG jest za 7 dni i nie ma konieczności podejmować decyzji o indukowaniu tej ciąży, jeżeli ona oczywiście nie ma dodatkowych obciążeń, które są wskazaniem, załóżmy, do indukcji. Ale standard też, on wybiega nawet dalej poza ciążę, poród, bo również dotyczy kwestii noworodka i połogu. I tu nawet nam się pojawiło pytanie, Marzena, a co z zabiegami myślnik, szczepieniami, których niekoniecznie chcemy dla dziecka? Jak to rozwiązać? No bo ja mam też wrażenie, że cały czas my jako kobiety mamy takie poczucie, że instytucja szpitala i personelu medycznego decyduje o naszym ciele bez naszej zgody. A przecież my jako potencjalne tak zwane pacjentki, chociaż jesteśmy często zdrowymi kobietami w ciąży, my przecież wyrażamy na wszystko zgodę, na każdy zabieg, każdą procedurę, więc właśnie jak to jest, czy ta mama może odmówić, nie mówimy tutaj o zabiegach ratujących życie, tak, ale... No zabiegu ratujących życie nigdy się nie da odmówić, to jakby jest zero-jedynkowo, a tutaj lekarz ma po prostu prawo podjąć decyzję, że ratujemy życie i koniec, kropka. Natomiast ja nigdy jakby nie uczę argumentów, jak nie szczepić dzieci, też dlatego, że szczepię, tak, więc trudno, żebym uczyła czegoś innego. Natomiast chcę, żeby było jasne, że nieważne, czy jakikolwiek zabieg medyczny dotyczy was, czy waszego dziecka, to wy decydujecie. Nie ma takiej opcji, że ktoś podejdzie ze szczykawką i tu i teraz zaszczepi wasze dziecko, bo trzeba. To jest temat, który powinnyście przegadać ze swoim lekarzem, może już z pediatrą dziecka, bo przecież można do jakiegoś lekarza udać się nawet jeszcze przed porodem. Można znaleźć mnóstwo informacji na temat, żeby rzeczywiście świadomie taką decyzję podjąć. Ale czy to jest szczepienie, czy to jest pobranie krwi dziecku, czy to jest jakiekolwiek badanie po pierwsze, wy macie prawo być przy tym, to też nie jest tak, że ktoś wam ma prawo wziąć, wywieźć maluszka i przychodzi za godzinę i nie wiecie, co się stało i co się działo w tym czasie, a dwa, wy musicie wyrazić zgodę.
Na szczepienia podpisuje się przecież zgodę. Tam musi być w dokumentacji medycznej wasz podpis. Więc to od was zależy. I wasze ciało, i wasz poród, i też rzeczywiście kwestia dziecka. To jest to samo z karmieniem. Ani nie da się przymusić żadnej kobiety siłą do karmienia, ani to, co zapisano w standardzie, jeżeli nie ma jasnych wskazań do tego, że dziecko musi być dokarmione i to rzeczywiście jest wskazanie medyczne, które mu po prostu będzie też ratować zdrowie i życie, to nie ma takiej opcji, że ktoś przychodzi z butelką i mówi: pani nie umie przystawiać do piersi, proszę tu butelkę podać, tak, bo dziecko jest głodne. No, no to jest jakby wywrócenie wszystkiego do góry nogami. To wy decydujecie. Jeżeli chcecie karmić piersią, no to w placówce powinniście uzyskać taką pomoc i taką opiekę, żeby się tam piersią nauczyć karmić, choć nie jest to proste. Jakby z własnego trzykrotnego doświadczenia mogę powiedzieć, że to nie jest tak, że dziecko się rodzi i po prostu kraina mlekiem i mionem płynąca od razu je i jest święty spokój. No nie, ale ja na przykład pamiętam przy pierwszym dziecku taką tendencję rzeczywiście. On jest głodny, a pani ma tego pokarmu mało, tak? No to tu jest butelka. No. Tu, bez jakiegoś żadnego, wiecie, jak się ma 20 kilka razy rodzi pierwsze dziecko, to już jakoś nie mam świadomości, no, podać mu tą butelkę, czy po raz 150 przystawić go do piersi, czy on już jest tak głodny, że tak chwilę mu się coś stanie. Więc o wszystkich rzeczach decydujecie wy. Oczywiście, że super by było, że to było wspólnie z lekarzem, z położną, żebyście miały pełną informację, wiedziały, znały za, znały przeciw, żeby każda ta decyzja była świadoma, ale nikt nie może takich decyzji podjąć za was. Standard też mówi jasno, bo to nie jest żaden wymysł i jakaś egzotyka, o nieprzerwanym kontakcie skóra do skóry z dzieckiem. I ten nieprzerwany kontakt po porodzie też jest jasno zdefiniowany, że to nie jest położenie dziecka na 3 minuty na brzuch matki i zabranie go. Ważenie, mierzenie, co nie jest zabiegiem ratującym życia i naprawdę jak złożymy dziecko kilka godzin później, to nie przyrośnie dużo więcej na... I właśnie ten nieprzerwany kontakt skóra do skóry z definicji jest czasem 2 godzin. Jeżeli maluch się urodzi w stanie dobrym, wszystko jest ok, no to tak naprawdę przez te 2 godziny od porodu nie powinien być zdejmowany z brzucha mamy. I to na przykład, ja akurat miałam, tak sobie myślę, to szczęście, że przy każdym jednym porodzie, na co bym nie mogła, na różne rzeczy narzekać, na to nie mogłam, bo w różnych szpitalach, a rzeczywiście dziecko za każdym razem było na mnie położone i absolutnie nikt nie miał pomysłu, żeby go odrywać przez te 2 godziny. Przerwę, bo w standardzie jest napisane, że przerwanie 2-godzinnego kontaktu skóra do skóry może się odbyć tylko ze wskazań medycznych, które powinny być odnotowane w dokumentacji medycznej. Co więcej, nawet w książeczce zdrowia dziecka, jak zobaczymy tą, którą dostajemy w szpitalu, tam też jest miejsce na informację, czy był kontakt skóra do skóry, ile trwał, a jeżeli trwał krócej niż 2 godziny, to dlaczego został przerwany? Tak, powinny być takie informacje. I to jest rzecz, która na przykład dla mnie się wydaje taką oczywistą oczywistością, a ja wiem, że ciągle są placówki, które wręcz informują nawet przed porodem. U nas dostaje kontakt skóra do skóry trwa 5 minut, bo później dziecko jest ważone, mierzone, mama jest przewożona na inną salę i jakby tego później do organizacji nie pogodzić. No jak się nie da pogodzić? Ja też przy jednym z porodów byłam z tym dzieckiem przewieziona na inną, bo było dużo pacjentek rodzących i ja musiałam zwolnić tą salę porodową, więc byłam przewieziona na jakąś salę obok, ale z tym dzieckiem, tak no przykryto mnie, przykryto dziecko i ze mną przejechano i przecież to się da zorganizować. I to na przykład zawsze, jak słyszę, że ktoś mówi, no nie mam wyjścia, bo właśnie rodzę w tym szpitalu, bo jest mój lekarz prowadzący, ale kontakt skóra do skóry trwa 5 minut, no trudno. To sobie myślę, że to jest takie, to jak później oczekiwać, że nie będzie zbędnej medykalizacji, że nie będzie nacięcia krocza, skoro w tak łatwym do zaopiekowania temacie ktoś robi nam podgórkę, tak? Albo ktoś się na to zgadza, bo mówi, no bo mnie w szpitalu powiedziano, że ten kontakt skóra do skóry musi być, ale to szpital decyduje ile. No nie, nie szpital decyduje ile, bo rzeczywiście, jeśli nie ma tych wskazań medycznych, oczywiście, że sobie możemy wyobrazić sytuacja, że nie wiem, nagle okazuje się, że dziecko źle oddycha, zaczyna się dusić, no cokolwiek, że rzeczywiście jest potrzebna interwencja medyczna, ale jeśli nie ma, jeśli ten maluszek jest zdrowy, to on sobie po prostu ma leżeć i tyle. Właśnie, zachęcając
też, bo tak nie damy rady przeanalizować całego standardu. Również standard jakby dookreśla kwestię odpępnienia dziecka po porodzie, że nie odpępniamy natychmiastowo, są jasno określone ramy czasowe w standardzie. No też aspekt całego połogu, opieki w okresie połogowej czy wizyt patronażowych położnej. Ja może dodam tyle, że jeżeli komuś nie bardzo się chce czytać taki akt prawny, jakim jest standard opieki, no to Fundacja Rodzić po Ludzku przecież ma tak pięknie na stronie rozrysowane infografiki, prosto, tak łopatologicznie naprawdę, że nie trzeba się wczytywać w te prawne krótki, tylko przejrzeć stronę od deski do deski, wypełnić plan porodu, ale też padły takie pytania, myślę, że tak do końcówki, jak to zrobić, kiedy, co zrobić w trakcie, a może w trakcie się nie da nic zrobić, co zrobić w takim razie po porodzie, kiedy standard nie jest przestrzegany. No to jest zawsze największy problem, tak? Co zrobić, kiedy standard nie jest przestrzegany? Widziałam, że tutaj właśnie było takie pytanie, co zrobić, jeśli trafię na betonową położną czy lekarza, bo tego się najbardziej boję. I ja wiem, że to są strasznie trudne sytuacje, bo ten poród jest jako tako na tyle dynamicznym też czasem i zjawiskiem, że ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest moment, kiedy chcemy wstać z łóżka, wziąć standard do ręki, iść rozmawiać z dyrektorem i tak dalej. No nie da się tego w praktyce zwykle zrobić. I niestety jest tak, że jak trafiamy na taki personel, to bardzo często my nic nie zrobimy przy tym porodzie, tak? Bardziej jest kwestia tego, co my zrobimy po porodzie, bo ja też mam dużo osób, które skarżą się na poród, ale skarżą się rzeczywiście na takie ewidentne rzeczy, nie tylko na to, że bo nie wiem, położna czy lekarz miała nie taką minę, jak ja bym chciała i się czułam nieprzyjemnie, bo się do mnie nikt nie uśmiechał. Ale rzeczywiście, bo zabrano mi dziecko, tak? Bo wbito mi 3 weflony, a przecież w ogóle nic mi do nich nie podawano, ale jestem cała pokuta, bo ktoś tak chciał. Bo właśnie, nie wiem, zabrano dziecko później na badania krwi, w ogóle nikt mi o tym nie powiedział, zrobiono to, kiedy byłam w łazience i przewieziono mi go po godzinie na przykład, tak? To są takie oczywiste rzeczy, które są niezgodne ze standardem, które po prostu trzeba zgłosić, bo jeśli my nie będziemy tego zgłaszać, bo to często jest tak, że za jakimś zachowaniem stoi człowiek. Nie jesteśmy w stanie też stwierdzić, czy za tym człowiekiem stoi cała organizacja i czy wszystkie położne, wszyscy lekarze postąpiliby w tym szpitalu tak samo, ale dopóki my nie będziemy takiej rzeczy zgłaszać, dopóki my też nie damy szansy drugiej stronie na to, żeby zweryfikować, jak ten poród wygląda w danym szpitalu, to też się nic nie będzie poprawiać. A często mamy mówią, nie no to i to, ale dobra, jestem już w domu, mam zdrowe dziecko, teraz już dobrze czuję, trudno. No właśnie nie trudno, bo może ty będziesz rodziła drugi raz i może znowu w tej samej placówce, a może jak zgłosić. Dokładnie, może jakby każda pacjentka zgłosiła, to w końcu ktoś tam pójdzie po rozum do głowy, że po coś przewidziano ten kontakt 2 godziny pora do skóry, a nie 3 czy 5 minut, czy zabieranie dziecka i oddawanie go za chwilę ubrane, tak? Więc o to chodzi, żeby później, i to wcale nie mówię o takich, wiecie, sytuacjach krytycznych, kiedy się rzeczywiście, kiedy są urazy okołoporodowe, błędy medyczne i tak dalej, no bo to jest jakby zupełnie inna kategoria. Ale w sytuacjach takich, które się nam wydają proste, takie zwyczajne, ale jednak są niezgodne z tym, jak powinno być, po prostu to zgłaszajmy. Informujmy. A gdzie zgłaszać? Proszę? Gdzie zgłaszać? Z jednej strony zawsze do dyrekcji danej placówki powinniśmy to zgłosić. Ja nie wiem tak do końca, bo w niektórych placówkach funkcjonują takie ankiety poporodowe i rzeczywiście każdy może sobie wziąć taką ankietę i wypełnić. I w sumie tak powinno być, bo ta weryfikacja realizacji standardu też powinna być bieżąca, ale z drugiej strony warto też zawsze o takich sytuacjach powiadomić Rzecznika Praw Pacjenta, bo tu jest instytucja, która się zajmuje właśnie naszymi prawami, nie tylko w kontekście tej dużej ustawy, ale też właśnie w kontekście standardu opieki okołoporodowej. Zgłoszenie tego do rzecznika nie jest absolutnie trudne, bo wchodzicie na stronę rzecznika, jest zakładka skarga, wypełniacie krótki formularz i tyle. A wierzcie mi, że rzecznik naprawdę interweniuje, tak? On naprawdę sprawdza te zgłoszenia. Natomiast tych zgłoszeń na pewno w kontekście tego, co się złego dzieje, nie jest dużo. No są takie miejsca, jak właśnie Fundacja Rodzić po Ludzku, tak? Jakby
Jeśli fundacja wie o tym, bo dostanie 100 zgłoszeń z danej placówki, że dzieje się źle, to też może interweniować, ale jeśli 100 osób bez kontaktu skóra do skóry machnianką powie, no dobra, że jestem w tym, dziecko jest super i jakby nadrobimy sobie w domu, to nic się nie zmieni. Dopóki my nie będziemy głośno o tym mówić, to nic się nie zmieni. Ale zawsze dyrekcja i zawsze rzecznik praw pacjenta to są takie formalne ścieżki po to, żeby tam się zadziała jakaś interwencja. Tak, to jest właśnie na fundacji każda z mam po porodzie może ocenić szpital anonimowo. Ja zachęcam nie tylko do oceniania negatywnego, ale też to, co myślę jest istotne i też tak korzystnie będzie oddziaływało na zmiany, to jeżeli wasz poród był dobrym porodem w danym szpitalu, żeby też napisać do dyrekcji szpitala, że wow, urodziłam, wasza opieka była super. I tak samo ocenić to na stronie Fundacji Rodzic po ludzku, bo jeżeli są to zgłoszenia pozytywne, to te szpitale też są rankingowane i to tak naprawdę co miesiąc można sobie w danym województwie obejrzeć, jak ta ocena szpitali wygląda, ale z drugiej strony, jeżeli te komentarze, te opinie są negatywne, to też no, fundacja naprawdę interweniuje i stara się wprowadzić te zmiany, dlatego no, myślę, że to jest istotne, żeby to, co powiedziałaś, nie zapominać o tym, poznać swoje prawa porodowe, poznać standard, na tej podstawie wybrać świadomie miejsce narodzin, bo naprawdę jest wiele dobrych miejsc narodzin w warunkach szpitalnych w Polsce i po prostu później, jeżeli ten poród był dobrym, też dać znać o tym, jeżeli był nie tyle trudnym doświadczeniem jako poród, ale właśnie doszło do zaniedbań w zakresie realizacji standardu, też o tym informować, bo jak nie ma informacji zwrotnej, to znaczy, że wszystko jest okej. Mm-hmm. A właśnie, a z drugiej strony, jeśli chcę wybrać miejsce, gdzie chcę dobrze urodzić, nie będzie tych pozytywnych feedbacków i nie będzie tych pozytywnych rankingów, no to zawsze opieracie się tylko na czyjejś opinii, na nie wiem, stronie internetowej czy właśnie lekarzu, ale dzięki temu, że regularnie informujemy też o tym, że jest dobrze, no to te rankingi też nie są przecież na podstawie 2 czy 3 osób, tak? No to się musi zebrać grupa osób, więc jeśli generalnie jest tak, że w danej placówce naprawdę kobiety chwalą, naprawdę standard jest przestrzegany, naprawdę czują się dobrze zaopiekowane, no to temu można później wierzyć. Więc rzeczywiście ta odpowiedź po porodzie jest bardzo ważna, żeby o tym nie zapomnieć, bo tak jak mówię, ja wiem, że w czasie porodu jakby nie zachęcam, tak? No wstańcie i walczcie o swoje prawa, no bo jednak skupmy się na tym, żeby dobrze urodzić, najlepiej jak się da w każdych jednych warunkach. Oczywiście, jeśli macie tylko taką przestrzeń w sobie i jesteście w stanie dyskutować, to ja jak najbardziej uważam, że trzeba dyskutować. W sensie, że to też nie jest tak, że trzeba się położyć i powiedzieć, no okej, no to róbcie ze mną teraz co chcecie, tak? No bo dlaczego, tak? Nie, bo czasami, i to jeśli chodzi o takie aspekty prawne, to w każdej jednej dziedzinie. Druga strona bardzo często liczy na to, że my nie wiemy. I dopóki myśli, że my nie wiemy, to też narzuca swoje. A jak już wie, że my wiemy, to też często się zmienia podejście, tak? Bo jest ktoś świadomy po drugiej stronie, jest jakiś partner do rozmowy. Więc jak najbardziej mówcie o tym, co wam przeszkadza, co was boli, czego oczekujecie. Właśnie miejcie ten plan porodu. Nie tak, jak mi wczoraj z dziewczyną napisała, po co ten plan porodu i tego nie będą przestrzegać. No go nie będziesz mieć, to na pewno go nie będą przestrzegać. Ale jeśli przyjdziesz z konkretem, to już jesteś o krok przed wszystkimi, bo ktoś z drugiej strony wie, czego ty oczekujesz, o co później też możesz mieć pretensje, jeżeli to nie zostało zrealizowane. Więc zadbajcie o siebie i na tym etapie rzeczywiście ciąży, dowiedzcie się, jakie macie prawa, w czasie porodu postarajcie się je uzyskać, w namiarę możliwości, ale rzeczywiście później też powiedzcie, jak było. Mhm. Marzenka, bardzo ci dziękuję. Ja odsyłam wszystkich do twojego profilu, bo tam jest mnóstwo wiedzy, jak przeskrolować to też tej ciążowej. Na pewno teraz będzie więcej takiej ciążowej, bo w wakacje będzie u mnie teraz właśnie więcej takich tematów w sierpniu ciążowych. Super. Bardzo ci dziękuję. Live będzie zapisany. Jak przyjmiesz zaproszenie, to też zawiśnie u ciebie. Jak mi się tylko uda, to tak, to będzie. Dziękujemy wam za obecność i zachęcamy naprawdę do przejrzenia przynajmniej jednym okiem tego standardu opieki okołoporodowej, bo warto znać. Dzięki. Super, dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.